Wielu mieszkańców czeka na możliwość odrolnienia swoich działek, kiedy uchwalony zostanie nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego dla najbliższego miasta został uchwalony w 2007 roku. Obowiązuje do dzisiaj, do 2014. Pojawiło się bardzo dużo nowych wniosków, które spłynęły do Urzędu Miasta. W związku z tym, że plan zagospodarowania przestrzennego to nie tylko jest kwestia, rozumiem, to pytanie tutaj dotyczy poszerzenia możliwości pod budownictwo jednorodzinne, ale wymaga jeszcze wielu szczegółowych innych zapisów. Między innymi już w zeszłym roku została wyłoniona firma, która dokonuje szczegółowej inwentaryzacji wszystkich dróg w naszym mieście. To jest jeden z najważniejszych i podstawowych zadań do zrealizowania. Po zakończeniu tych prac można przystąpić do studium i takie było założenie, bo to jest pierwszy warunek studium uwarunkowań potrzebnych do tego przyjęcia. To trwa gdzieś około do roku i po przyjęciu studium uchwalenie, przystąpienie do planu również około roku, po roku jego przyjęcie przez Radę Miasta. To tak patrząc obrazowo, jeżelibyśmy powiedzieli, że ta inwentaryzacja zakończy się w przyszłym roku, no to można przystąpić do planu, to mamy 2016, 2017, gdzieś na początku 2018 roku, oczywiście pod warunkiem, że nie będzie jakichś protestów i innych przeszkód, ale tak mniej więcej mogłoby to być ten proces, powiedzmy, zakończony. Pytanie do pani Anny Hetman. Prawdopodobnie miasto będzie musiało oddać Jastrzębskiej Spółce Węglowej kilka... A dwa, z zaciągnięciem kredytów, bardzo preferencyjnych kredytów Banku Gospodarstwa Krajowego i tego się trzeba trzymać. Musimy pamiętać o jednym, albo chcemy, aby miasto się rozwijało i coś działo się w tym mieście i chcemy zatrzymać tu młodych ludzi, albo będzie stagnacja i pilnowanie pieniędzy, aby w ogóle nie było żadnego kredytu. Ja nie jestem za tym, aby zadłużać miasto, w dużej mierze zadłużać miasto, ale w niektórych przypadkach należy zaciągnąć kredyt, aby te inwestycje powstawały, a przyciągnąć przedsiębiorców i młodych ludzi, aby powstały te miejsca pracy. Bo jeśli nie będą powstawały miejsca pracy, nie będzie mieszkań, nie będzie się tutaj nic działo w zakresie kultury, sportu i rekreacji, to niestety miasto nadal się będzie wyludniało. Co w związku z tym nam pozostanie? Nie będę tutaj wspomniała wizji, takich czarnych wizji, ale to musimy wziąć również pod uwagę. Zmiany, rozwój i jeszcze raz zmiany, rozwój. Proszę Państwa, to były pytania internautów. Teraz czas na Państwa pytania. Mamy tutaj dwa pojemniki z pytaniami do kandydatów. Bardzo proszę, żeby Państwo wylosowali sobie po jednym pytaniu. Dlaczego PO, partia wspierająca kandydatkę w swoich materiałach, pokazuje tylko ruiny i dziurawe chodniki, a nie widzi, jak miasto pięknieje? Jeszcze jest jedno słowo. Ślepota. No proszę Państwa, akurat pewnie część osób nie uwierzy, jak w ogóle nie miałam wglądu do materiałów, które przygotowują radni, a to właśnie radni przygotowali, myślę, że to o tym mowa jest, o tym sprawozdaniu radnych i to radni przygotowali. Prosiłbym dać swobodę odpowiedzi. Jeśli chodzi o materiały wyborcze ze strony Komitetu Platformy Obywatelskiej, nie zajmowałam się tym, nie wnikałam i nie miałam kompletnie pojęcia, co tam będzie zamieszczone. Ja zajmowałam się swoją kampanią i wyłącznie materiałami skierowanymi do wyborców bezpośrednio z mojej strony. Nie zostało zrobione to, czego oczekują mieszkańcy. W związku z tym na fakty nie ma się co obrażać. No, dziękuję bardzo za odpowiedź. Najpierw oczywiście proszę o odczytanie pytania. Kiedy będzie wyremontowany kawałeczek chodnika przy SP4? Dzieci ze szkoły się potykają, dzieci niepełnosprawne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym nie mają jak chodzić do...
Galerii Historii Miasta, tak? Czy chyba, no, ale... Proszę Państwa, terminowo, bo taki jest obowiązek prezydenta, złożyłem 15 listopada projekt budżetu. Rada Miasta została wybrana. W miesiącu grudniu Rada Miasta będzie zatwierdzała budżet. Tam są środki na remonty chodników. I nie konsultowałem teraz między innymi remontów chodników, remontów nawierzchni ulic, ze względu na to, że jest nowa rada. Rada ma możliwość wystąpienia i myślę, że tutaj pani Bernatka Magiera, bo to jest jej nie tylko, że miejsce, w którym mieszka w Zdroju, ale tam blisko chodzi do szkoły. Jak pani przypilnuje tego, to nie są wielkie koszty i to można zrealizować. Dziękuję bardzo.